Panie Boskie, dokąd prowadzisz ten kraj? Stop, stop, Panie Boskie, oddaj co zabrałeś, napraw co spaprałeś. Strach, strach, Panie Boskie, dokąd prowadzisz ten kraj? Stop, stop, Panie Boskie. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w imieniu Komitetu Obrony Demokracji na naszej dzisiejszej manifestacji związanej z obroną mediów. Na początek chciałbym przedstawić kilka spraw porządkowych i spraw organizacyjnych, żebyśmy tutaj wszyscy bezpiecznie się czuli. Po pierwsze, mamy flagi, mamy transparenty. Bardzo proszę uważać z tymi rzeczami, żeby komuś nie zrobić krzywdy. I wszystkie transparenty, wszystkie hasła, które są, mają dotyczyć tylko tego. Proszę o nierozwijanie żadnych haseł przeciwko osobom, personalnie komuś. Dzisiaj idą pod biało-czerwonymi sztandarami i to jest, proszę Państwa, wielkie oszustwo. To jest wielkie oszustwo. Oni Polską gardzą, ale oni, Szanowni Państwo, nie działają bezinteresownie. Za tym ruchem, za tą szeroką koalicją, która przeciw nam jest stworzona, stoją siły, które chcą po prostu utrzymać Polskę jak najniżej. Po to, by służyła innym, by Polacy na innych pracowali, by Polska była swego rodzaju kolonią. Ale was jest tutaj dużo. Dzień dobry, dzień dobry. Witam wegetarian i rowerzystów. Dzień dobry. Witajcie. Tłumy ludzi w środku zimy. Dziękuję. Jesteśmy tu między innymi dlatego, że chcemy wolnych mediów i wolności słowa. Co będzie świadectwem? Nie nasze podręczniki historii, których nikt nie otworzy, bo i po co? Nie gazety, które nigdy nie były otwarte na rzeczywistość, jeśli nie liczyć niektórych nekrologów i prognoz pogody. Nie listy, które tak często były otwierane, że niczego w nich nie mogliśmy pisać otwarcie. I nawet nie literatura też zamknięta w sobie, w szufladach urzędników, albo w tekturowych trumienkach okrojonych wydań. Z nami, bo kim można, chodźcie 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 z nami. Jeśli chodzi o poziom negatywnych emocji, która jest związana z działalnością kodu, którą jakby niesie w sobie kod, to jest to takie natężenie, które zdarzyło się już w Polsce po katastrofie smoleńskiej,
i powrót do niego jest czymś niesłychanie wręcz szkodliwym. Wtedy to było niesłychanie szkodliwe, to było wręcz przestępcze wobec Polski i dzisiaj jest tak samo. Bo takie właśnie demonstracje zagrażają demokracji. Ta nienawiść jako taki element niezbywalny, immanentny element tej całej kampanii, całego, że tak powiem, jestestwa KOD-u. I to naprawdę jest szkodliwe, szkodliwe i jeszcze raz szkodliwe. To jest działalność w gruncie rzeczy. Są transparenty, które nie były schowane nigdzie. Mówimy o transparentach albo na czele jednej z grup, albo na samochodach prowadzących, czyli transparenty takie jak Białe Europa, albo Wszyscy Różni, Wszyscy Biali, które myślę, że możemy uznać za rasistowskie. Chciałbym poprosić pana ministra o ocenę, czy w kontekście jakichś kanonów kultury przyzwoitości, ale także w kontekście tego, że mamy wielu obywateli, niekoniecznie, nie zawsze białego koloru skóry. Czy to są hasła, które są akceptowalne, czy też są nieakceptowalne? Odpowiedź wymijającą uznam za jakąś formę pewnego cichego przyzwolenia, jeżeli mogę. W tym zakresie też panie redaktorze, ja z uśmiechem stwierdzam, że panu się wszystko kojarzy jednoznacznie, a więc proszę też nie ulegać takim skojarzeniom jednoznacznym. Ja uważam, że pewną wolnością jest to, że skojarzenia mogą być różne. W przypadku tych transparentów, o których wcześniej mówił pan komendant główny policji, tam były symbole z czasu Niemiec, w których rządził Adolf Hitler. A więc na tym polegała różnica między jednymi transparentami a drugimi, przy czym tych, o których pan powiedział, ja osobiście nie widziałem, ale naprawdę uważam, że bardzo ważne jest to, żeby wszystkiego nie przyrównywać do tezy, żeby nie stawiać sobie od razu jakiejś tezy wyjściowej i potem do tego nie przyporządkowywać zdarzeń i zjawisk. Na tym... Nie bać Antifę! Nie bać! Nie bać Antifę! Nie bać! Nie bać Antifę! Nie bać! Nie bać Antifę! Nie bać Antifę! Nie bać! Nie bać Antifę! Dobry wieczór. O czym mówicie? Nie żyłancie, ziomuś. Może pan zgadnąć. Mówimy o marszu kulturalnym. Tak? No nic się nie działo niestety, nie? No nie ma zapasji, nie dobrze, nie, dobrze. Nie zrobiliście nie prowokacji, nie? Nie będzie pieniędzy, nie bać Żydów, kurwa. Dzięki. Jebać Donalda, okay, to, nie? To wróćmy. Donald to śmieje się, ciągnął mi ostatnio. Dzięki. Yeah.
naród, jeden z narodów naszej wielkiej rodziny europejskiej zostaje oszkalowany i obrażony. Bo 60 tysięcy ludzi, którzy w Warszawie wyszli na piękną, biało-czerwoną manifestację, żeby uczcić święto niepodległości, nie może być nazywanych przez nikogo. I dotyczy to nie tylko Polski, ale każdego innego kraju. Nie może być nazywanych faszystami. I zaapelowałam dzisiaj do moich kolegów, premierów, żeby powzięli na ten temat refleksję i żebyśmy wzajemnie się szanując, nigdy więcej do tego nie dopuścili. Kto z którego? Nie odgadniesz, bo ten sam w nich tkwi niedosyt. Kiedy idą po ulicy, identyczne mają nosy, kolor skóry jednakowy i podobnie są ubrani. Kiedy z knajpy wypełzają, są tak samo narąbani. Ale kiedy dziób otworzą, już nie mili, nie usłużni. Po modlitwie ich nie poznasz, po beretach już rozróżnisz.